Co roku z utęsknieniem czekamy na lato. Tęsknimy do letnich wypadów za miasto, za kontaktem z naturą, za zielenią. Mamy nadzieję na odpoczynek. Marzy nam się powrót do natury. Budujemy domy za miastem, wyjeżdżamy na wieś. W domowych pieleszach, w zaciszu gabinetów, nie uświadamiamy sobie faktu, że jesteśmy narażeni na poważne niebezpieczeństwo. Że jesteśmy już w stanie zagrożenia. Na pagórkach podmiejskich, w rozlewiskach rzek, na łąkach i polanach czyhają na nas całe zastępy agresora, którego nieopatrznie wpuściliśmy do Polski. Jego żołnierze są już wszędzie, dorodni, średnio dwa razy od nas wyżsi, atakujący w pojedynkę lub w zwartych szeregach. Zabierają nam dobytek, panoszą się na naszych polach, w ogrodach. Zagrożone są już parki narodowe i rezerwaty. Przedostały się już nawet do dużych miast. Czekają. Z każdym rokiem będzie ich więcej i więcej. Agresor poczuł się u nas tak dobrze, że zakłada własne siedliska i chce tutaj pozostać na zawsze. Nie obronimy przed nim w pojedynkę gospodarstwa. Nie ochronimy naszych dzieci. One w swojej naturalnej ufności i ciekawości dadzą się skusić agresorowi pięknym liściem. Dotkną go. Przejdą w słoneczny letni dzień obok. To wystarczy. Wrócą do domu jeszcze zdrowe i radosne. Ale za 2-3 dni pojawią się na ich ciele trudno gojące się rany, ślady poważnych poparzeń wymagających interwencji lekarza. I ty nie pokonasz go w pojedynkę. Z bezpośredniego starcia z agresorem wrócisz do domu poparzony. Będziesz miesiącami leczył rany. Bo ten agresor to upiorna roślina o swojskiej nazwie barszcz sosnowskiego. Przybyła do nas zaproszona w latach 50. XX wieku. Miała służyć jako pasza dla bydła. Pierwsze poznały się na niej nasze krowy. Każde zetknięcie z tą piekielną rośliną przepłacały poparzonymi wymionami, które kwalifikowały je już tylko na rzeź. Po upadku PGR-ów barszcz wymknął się spod kontroli. Pleni się na potęgę. Opanowuje całe połacie naszego kraju. Nasiona z jednego opanowanego przez barszcz hektara naszej ziemi wystarczają mu na rozsianie na 200 hektarach. Rozsiane nasiona czekają w uśpieniu. Mają czas. Ale czy my go mamy? Czy za chwilę nie będzie za późno? Czy za parę lat zdołamy się obronić, wyprzeć agresora? Trzeba działać już teraz. To palący problem. Skontaktujcie się z nami. Fundacja Palący Problem Herakleum utworzona została właśnie do walki z tą piekielną rośliną. Służymy radą, pomocą poszkodowanym, tworzymy zespoły w gminach, zaopatrujemy w sprzęt i środki. Zapraszamy do współpracy gminy, organizacje samorządowe, osoby prywatne. Nie czekajmy. Działajmy, zanim będzie za późno.